Siemanko, ostatnio gadam w kółko o CNC. Myślę, że niektórzy mogą mieć już tego trochę dość, dlatego dzisiaj trochę inny odcinek. Pewnie wielu z Was już wie, że z transformatora z mikrofalówki da się zrobić elektromagnes. Nawet dosyć silny elektromagnes. Ale właśnie, jak silny ten elektromagnes potrafi być? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, jaki transformator i jak zasilać ten transformator? Zauważyłem, sam poszukując informacji na ten temat, że jest bardzo dużo mitów z tym związanych. Są ludzie, którzy pokazują na przykład, żeby zasilać taki transformator prądem przemiennym. No i pytałem się w komentarzach tego youtubera, czy przypadkiem ten transformator mu się za chwilę nie spalił. No niestety nie uzyskałem odpowiedzi, tak więc nie wiem, ja nie będę ryzykował. Zobaczycie tutaj zasilanie prądem stałym. A to jest dobry moment, żeby zasubskrybować ten kanał i polajkować. Będziemy testować zwykłe transformatory z mikrofalówek na 230 V, bo mówię o tym, bo gdzieś w komentarzach ktoś napisał, że nadają się tylko mikrofalówki na 110 V, te nasze na 230 się nie nadają. No tutaj mamy transformatory właśnie z naszych 230 V mikrofalówek. No i sprawdzimy sobie, jakie potrzebne jest napięcie i ewentualnie natężenie, żeby taki elektromagnes transformatora zrobiony działał. No i jaką siłę trzymania potrafi nam wygenerować taki elektromagnes. Tak więc nie ma co dużo gadać, przechodzimy do testu. kilo i trzyma dalej na 3 V i prawie ponad 1,5 ampera. Mamy 42 kg. No, chyba się waga zawiesiła. Jeszcze raz. Kilo i zaczyna dźwigać mi stół, a to jest dopiero 3 V i 1,6 ampera. Jak się powiesiłem na stole, to jest 200 kilo i to dalej trzyma, wystarczy 1,5 volta. No 1,5 volta, gdzieś ponad 50 kilo utrzymało, potem już nie utrzymało. 10 V i 5 Amper. No niestety przy tych większych siłach eksperyment okazuje się być trudny do wykonania, jeżeli stół nie jest zakotwiony do podłogi. Przez takie szarpnięcia tą moją wciągarką zakrzywia mi to wynik, bo co innego jest, jak się powieszę na stole, to tak jak widzieliście, przy niskim napięciu już osiągałem 200 kg, a tu przez to takie szarpanie wyniki były niższe, bo 150-170 kg, a teoretycznie powinien być taki elektromagnes mocniejszy przy wyższych parametrach zasilania. Jeżeli chodzi o temperaturę, to test trwał około 45 minut. To rozgrzał się ten elektromagnes do około 30 stopni. Być może to też miało wpływ na jego pracę. No i tutaj nasuwa się takie pytanie, na jakich parametrów używać? No, wiadomo, im bardziej zwiększycie parametry zasilania,
no to tym bardziej będzie się grzał taki elektromagnes. No i musicie to przewidzieć podczas zastosowania do danej pracy. Jeżeli to będzie praca sporadyczna, to można taki elektromagnes zasilić na przykład większymi parametrami elektrycznymi. No ale jeżeli na przykład to będzie praca długotrwała, jako powiedzmy uchwyt na jakiejś maszynie podczas szlifowania czy frezowania, gdzie to musi trzymać przez kilkadziesiąt minut, no to tutaj już należałoby te parametry ograniczyć lub pomyśleć nad jakimś chłodzeniem tego elektromagnesu. Na chwilę obecną pozostawiam Was z tajemnicą, co ja zbuduję z tych elektromagnesów, dlatego zachęcam do subskrypcji kanału, bo za jakiś czas mam nadzieję, że uda mi się coś zbudować i będę mógł się tym pochwalić. Tymczasem żegnajcie, do zobaczenia, hej!